Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na kolejną lekcję ze mną. Tym razem będzie to transponowanie i macierz odwrotna. Jeżeli macierz, którą będziemy się zajmować, nazwiemy sobie macierzą A, to jest dowolna macierz, to wprowadźmy sobie takie oznaczenia. Macierz transponowana będziemy oznaczać A i u góry takie T. Oznacza to macierz transponowana. Natomiast macierz odwrotna to będzie A do minus pierwszej. Takie oznaczenia przyjęte ogólnie. I teraz tak, zaczniemy może od tego, co to znaczy ta nasza macierz transponowana. To znaczy, że wiersze w macierzy A stają się kolumnami w macierzy A transponowanej. Czyli jednym słowem, transponowanie związane jest z tym, że zamieniasz wiersze na kolumny. Oczywiście my mówimy tutaj o macierzach standardowo kwadratowych, czyli macierzach n na n. Więc żeby można było wyznaczyć macierz odwrotną, musi ona być kwadratowa. Natomiast do macierzy transponowanej niby nie potrzeba, żeby była macierz kwadratowa, ponieważ wiersze stają się kolumnami, ale też często bywa w przykładach tak, że to właśnie dotyczy macierzy kwadratowych. Czyli jeszcze raz, macierz transponowana jest to taka macierz, gdzie wiersze przechodzą na kolumny. Może zróbmy sobie do tego przykład. Niech nasza macierz A będzie miała takie elementy. Ja tak po prostu dowolnie zapiszę. Ja nie wzięłam macierzy kwadratowej. Jest to macierz, która ma wymiar 2 na 3. A teraz macierz transponowana będzie miała wymiar 3 na 2. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy wiersz, czyli x, y, z, stanie się kolumną w tej macierzy. Czyli będzie x, y, z. Drugi wiersz, czyli moje ABC, stanie się drugą kolumną w macierzy tej mojej nowej transponowanej, czyli A, B i C. Pojęcie transponowania macierzy jest bardzo łatwym pojęciem, ale wykorzystywane jest w zadaniach, dlatego no trzeba znać, prawda, jak to się transponuje macierz. Z macierzą odwrotną jest dużo gorzej i będziemy się uczyć wyznaczać macierz odwrotną na konkretnych przykładach, ale ja tylko zapiszę. Można potraktować to jako wzór, jak stworzyć macierz odwrotną. Otóż trzeba wyznaczyć wyznacznik macierzy A i macierz odwrotną liczymy w taki sposób. 1 podzielone przez det A, czyli przez wyznacznik macierzy A, i to trzeba pomnożyć przez macierz tak zwanych minorów, ja ją będę nazywała A i J, macierz minorów, i ta macierz minorów musi być transponowana. Ja tutaj zapiszę macierz minorów, natomiast na konkretnym przykładzie, jak będziemy wyznaczać macierz odwrotną, to ja będę mówiła o tych minorach. Macierz minorów tu będzie, ale tą macierz minorów trzeba będzie jeszcze transponować. Ta macierz minorów, gdybym chciała Tobie zapisać teraz wzór, no będzie to bardzo taki nie za bardzo przyswajalny, nie taki ładny ten wzór. Dlatego ja od razu na przykładzie wytłumaczę Tobie macierz odwrotną, jak się ją tworzy. Natomiast możesz oczywiście to potraktować jako taką bazę. Będzie nam to potrzebny. Jako wzór możemy potraktować do wyznaczania macierzy odwrotnej. Macierz transponowana i macierz odwrotna będą to te dwa pojęcia nam potrzebne do rozwiązywania równań macierzowych. A więc zapraszam do nauki ze mną. Zadanie numer 1. Wyznacz macierz transponowaną do macierzy. Przepisałam tutaj tablicę liczb. Macierz nazwałam macierzą A i teraz my mamy wyznaczyć macierz transponowaną, czyli zapisujemy A transponowane, czyli takie AT. Ona ma wymiar 3 na 3, 3 wiersze, 3 kolumny, więc ta macierz transponowana też będzie miała wymiar 3 na 3. I tak jak powiedziałam, pierwszy wiersz, ja go tak zamaluję, staje się u mnie pierwszą kolumną, czyli minus 5, 2, 3. Następnie drugi wiersz staje się u mnie drugą kolumną, 0, 1 i 5. I trzeci wiersz, czyli 2, 2, 4, staje się u mnie oczywiście trzecią kolumną. I to jest cała zabawa, jeżeli chodzi o transponowanie. Czyli zapamiętaj, wiersze przechodzą na kolumny, czy też kolumny przechodzą na wiersze.
Zadanie numer dwa. Wyznacz macierz odwrotną do podanej macierzy. A więc, aby wyznaczyć macierz odwrotną, to ja tutaj tylko przypomnę to, co ja zapisałam na wstępie lekcji, czyli a do minus pierwszej to się równa 1 nad det a i to pomnożone przez macierz minorów. I ta macierz minorów jest transponowana. Po pierwsze, żeby wyznaczyć macierz odwrotną, mamy troszkę pracy. Najpierw musimy obliczyć wyznacznik, tu mamy det a, wyznacznik tej macierzy, więc ten wyznacznik przypominamy sobie, jak policzyć. Przypominam, albo robimy to metodą Gaussa, ale w tym wypadku myślę, że szybciej będzie metodą Sarrusa to zrobić. Czyli spisujemy dwa pierwsze wiersze pod spodem, no i będziemy sobie tak mnożyć. To z tym. To z tym, to z tym. Czyli tu będzie 4, dodać. Tu mnożymy 1 i dodać 1. Odjąć, otwieramy nawias. To mnożymy, to mnożymy, to mnożymy. Czyli 2, dodać 1 i dodać 2. To się równa. Tu będzie 6, odjąć 5. Czyli tak się składa, że wyznacznik tej naszej macierzy, a to jest 1, czyli mamy bardzo prosto, bo będziemy mieć 1 nad 1, czyli po prostu 1. Teraz jest problem z tą macierzą A i J. Ja nazywam to macierz minorów. Otóż, jak ona jest tworzona? Ja ją zapiszę w tym konkretnym przykładzie. Macierz minorów będzie miała taki sam oczywiście wymiar jak ta macierz, tylko jak będzie powstawała, to już tutaj będę pisała. Po pierwsze, mamy oczywiście tak jakby 9 tutaj pozycji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I robiąc pierwszy przykład, to chcę dobrze to wytłumaczyć Tobie. Czyli tak, w tym miejscu będziemy wpisywać liczbę, którą ja tu będę liczyła. Ja będę po kolei te liczby liczyła, jako w pierwszym przykładzie. Robimy tak. Najpierw piszemy minus 1. Pamiętasz, jak było rozwinięcie Laplace'a, to też było minus 1. I do potęgi której? Który tu wiersz i która kolumna? Pierwszy wiersz plus pierwsza kolumna. Pomnożone przez, i teraz będziemy mnożyć przez taki wyznacznik. Ja uzupełniam to miejsce, czyli ja skreślam tą kolumnę i ten wiersz. Popatrz, co mi zostanie po skreśleniu pierwszej kolumny i pierwszego wiersza. Zostaje mi taki wyznacznik. 2, 1, 1, 2. To się równa. Tu minus 1 do drugiej to i tak jest 1, a tu zwyczajnie liczymy wyznacznik 2 na 2, czyli 2 razy 2 to jest 4, minus 1, czyli to się równa 3. I ja w tym miejscu wpisuję trójeczkę po prostu. Następnie to miejsce bierzemy pod uwagę. Po kolei będziemy sobie wierszami uzupełniać, czyli będzie tak, minus 1 do potęgi 1 plus 2. Pierwszy wiersz, druga kolumna. Pomnożone przez i teraz skreślam pierwszy wiersz, ale drugą kolumnę. Mogę sobie zasłonić ręką i będę miała 1, 1, 1, 2. Czyli wpisuję 1, 1, 1, 2. To tutaj trzeba bardzo uważać przy tych liczbach, żeby się nie pomylić. Tu będę miała minus 1 pomnożone przez, bo minus 1 do trzeciej to jest minus 1. I teraz mamy 1 razy 2 to 2, minus 1 razy 1 to 1. Czyli ostatecznie będę miała minus 1, jak to pomnożę, więc wpisuję w to miejsce minus 1. Dalej, będę miała minus 1 do potęgi 1 dodać 3, pomnożone przez i teraz skreślam pierwszy wiersz i trzecią kolumnę. Będę miała 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. To się równa. Tu będę miała oczywiście jedynkę, więc tu będę miała 1 minus 2. Pamiętaj, w tą stronę, odjąć w tą stronę, czyli minus 1. No to wpisujemy sobie tutaj minus 1. Następnie przechodzimy tutaj, czyli będę miała minus 1 do potęgi 2 dodać 1, czyli do potęgi będę miała trzeciej, drugi wiersz, pierwsza kolumna. I teraz drugi wiersz skreślam. Niektórzy sobie na przykład ołówkiem to piszą i zmazują już to, żeby im się nie pomieszało, albo rękami zasłaniają. Czyli drugi wiersz, pierwsza kolumna i będę miała 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. To się równa. Tu będę miała minus 1 razy. I teraz w nawiasie będę miała 2 minus 1. Czyli ostatecznie z tego mi wyjdzie znowu minus 1. No to wpisuję tu minus 1. Dalej będę miała minus 1 do potęgi 2 dodać 2. Czyli drugi wiersz, druga kolumna. Czyli drugi wiersz, druga kolumna. Tak skreślam. Czyli tak i tak. I mam 1, 1, 1, 2.
1, 1, 1, 2. Czyli będę miała tutaj liczbę oczywiście dodatnią, będę miała 2 minus 1, czyli to jest 1 i wpisuję tutaj jedyneczkę. No to teraz dalej będziemy robić minus 1 do potęgi 2 dodać 3, czyli drugi wiersz, trzecia kolumna. Drugi wiersz, trzecia kolumna. I mam 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. No tu mamy liczbę ujemną, minus 1 razy, ale w nawiasie 1, minus 1, no to i tak jest 0, więc wpisujemy sobie w to miejsce 0. No to jeszcze mamy minus 1 do potęgi teraz 3 plus 1. Trzeci wiersz, pierwsza kolumna. Czyli trzeci wiersz i pierwsza kolumna. To mamy 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. I mam tu liczbę dodatnią, a tu będę miała 1 minus 2, czyli minus 1. I wpisuję sobie tutaj minus 1. Dalej będę miała minus 1 do potęgi 3 plus 2, czyli trzeci wiersz, druga kolumna. Będę miała 1, 1, 1, 1 znowu. 1, 1, 1, 1. To na pewno widzimy, że ten wyznacznik będzie 0. 1 minus 1 to 0, czyli od razu napiszę 0. I ostatni element, czyli minus 1 do potęgi 3 dodać 3, czyli trzeci wiersz i trzecia kolumna. Jak ta skreślę, to będę miała 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. I to się równa. Tu liczba dodatnia, a tu mam 2 minus 1, czyli 1. Bardzo czasochłonna jest ta macierz minorów, ale jak nabierzesz wprawy, to nie musisz tego wszystkiego rozpisywać. No ja rozpisuję po to, że robiąc z Tobą pierwszy przykład, żebyś mógł wrócić do pewnego elementu, żebyś widział, jak ja tymi rękami zasłaniam, prawda? No i teraz możemy już spokojnie napisać naszą macierz do minus pierwszej, to się równa. 1 nad 1, no niech będzie zapisane, jako wyznacznik. I teraz przepisuję moją macierz, ta, która mi tu powstała, czyli 3 minus 1, minus 1, minus 1, 1, 0, minus 1, 0. 1 i ja tą macierz transponuję, czyli tutaj jest jedynka, więc to mnie nie interesuje. Transponuję, czyli ten wiersz staje się moją kolumną pierwszą. Ten wiersz staje się moją kolumną drugą. I ten wiersz staje się moją kolumną trzecią. Żeby umieć wyznaczać macierz odwrotną, i tak musimy umieć transponowanie. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie za mało, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu, który znajdziesz na stronie mojej internetowej www.aikamat.pl. A już serdecznie zapraszam do kolejnego spotkania ze mną.